Witam Państwa, Radek Nosal, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolejna edycja turnieju szermierczego Muszkieter Trofy odbyła się w gliwickiej hali Sośnica. Jak co roku młodzi szabliści stanęli do walki o medale tej niezwykle prestiżowej międzynarodowej imprezy. 25. Międzynarodowy Turniej Muszkieter Trofy. Jest to cykliczna impreza coroczna, finansowana z budżetu miasta Gliwice. Jest to turniej, który jest jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Polski dla tych małych dzieciaków tutaj na sali. Najmłodsza kategoria wiekowa to jest rocznik 2-8 i młodsi, więc są to tak naprawdę siedmiolatki, które stawiają tutaj pierwsze kroki na planszach. Zwycięstwo dzisiaj planujesz w swojej kategorii? Tak, mam nadzieję, że pierwsze miejsce, góra trzecie. Od jak dawna trenujesz szermierkę? Trenuję około 4 lata już, w lecie będzie teraz 5. I z jakimi wynikami, jakie masz sukcesy? Sukcesów jakichś takich dużych nie mam, ale dobrze mi się walczy i jest miło. Fajny sport. Za co jest fajny? Dlaczego jest fajny? Za co lubisz szermierkę? No adrenalina, trzeba dużo, wysiłek po prostu trzeba wkładać dużo, fajny sport, trzeba dużo sukcesów, po prostu jeździ się na zawody, fajne. Widziałem tutaj już zawodników z Wrocławia, z Warszawy, z całej Polski, więc można powiedzieć, że jest to bardzo prestiżowy turniej. Tak, jest to drugi co do wielkości turniej w Polsce po Challenge Wrocławii. Jest to turniej, który jest jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Polski i turniej, który jest liczony na listy Polskiego Związku Szermierczego. Także turniej ściąga tutaj młodzież i trenerów z całej Polski. Także mamy tutaj dzieciaki ze Szczecina, z Tarnowo Podgórne, no jak i również cały Śląsk. Także jest tutaj cała szermierka nasza. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.